Bon dia! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Wyruszamy na wycieczkę do miasta Cytryn. I będziemy odkrywać Sorrento. Ja się ubrałem już jak cytryniosz typowy, na żółto. Nie zniechajmy się, topisz się jak kameleon. Topię się w cytryny. Tak, bo kameleony podobno w Sorrento są tylko żółte. Ich nie widać. Tak, bo są na cytrynach. Więc trzeba uważać, żeby czasami jak jesie cytrynę, nie zjeść od razu kameleona. Albo Rafała. Wyruszamy z Neapolu, z placu Garibaldi. Wsiadamy w metro, mamy kupioną Artecard, czyli taką kartę, na której możemy się poruszać, już o niej mówiliśmy w poprzednich odcinkach, także zapraszamy na odkrywanie inne rejony kampanii razem z nami, innych rejonów kampanii razem z nami w innych filmach. Dzisiaj wsiadamy w metro i jedziemy całą trasę. Aż do Sorrento. Punkt. Żeby dostać się na stację metra na dworcu Garibaldi, trzeba cały czas kierować się na prawo i wejść pod ziemię. Tam jest właśnie metro, bo tutaj odjeżdżają pociągi wszystkie, a tam pod ziemią metro. O, chyba tu już nawet zejdziemy sobie i tak będziemy jest. Się kierowali tam. Tak jest, tak jest. I schodzimy pod ziemię i wyruszamy z pod ziemi, ale kolejka jest taka naziemna. Jak taka trójmiejska SKM-ka. Tutaj sprawdzamy, z którego peronu odjeżdżamy. Jest trójeczka. Używamy naszej Artecard. I nam nie przyjmuje. I wtedy się zgłaszamy do pana i pan nas kieruje tamtą bramką. Bo już mamy ją skasowaną. Albo spróbujemy gdzieś indziej. To się zdarza. Okej, okay, i państwo nas tutaj pokierowali. Inną bramką po prostu przejść. I idziemy sobie szukać trzeciego peronu. Tutaj na dworcach trzeba bardzo uważać, bo czeka tak. Wiele pokus, więc szybko uciekamy stąd. Jedne burtki mi już pękły, więc teraz właśnie. Mam nadzieję, że drugie pękły. Tutaj już widzimy peron trzeci, więc schodzimy na dół i czekamy na naszą kolejkę. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego jest 30 i parę stopni, a ja mam długie spodnie, to dlatego, że przed chwilą właśnie powiedziałem, portki mi pękły, guzik mi strzelił po tych wszystkich pizzach, margaritach, neapolitanach. To taki niepokojący zbieg okoliczności tak. I zastanawialiśmy się, czy zszywać, czy kupić od razu nowe. Nasza wspaniała znajomość polskiego pozwoliła nam zorientować się, że pociąg jest opóźniony i przyszła pani w czerwonej koszulce, która powiedziała go, 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 poszli. Tak, tutaj jak coś... Jest skomplikowane. Jak jest jakieś przemieszczenie pociągu, czy zmiana czegoś, to wszyscy cię informują i tak. Tak, i naprawdę da się dogadać. Z tym, że mało osób mówi po angielsku, ale my wszystko już teraz rozumiemy po włosku, bo jak głośno ktoś na ciebie krzyczy i tak, macha rękami, gdzie masz iść, to... Właśnie ta gestykulacja, to jest taka ponadmiędzynarodowa. Thank you.
zwykle malownicza, ale to co widzimy tutaj. Jaki super był tunel przez górę. Tak. To było ekstra. I naprawdę to wyglądało jak z jakiegoś filmu. I taki najpiękniejsze trasy kolejowe. Taki wysoki obok nas i to oznaczało, że my również byliśmy na takim wielkim, wysokim moście między górami, skałami. Także teraz będziecie widzieli nasze pierwsze wrażenia z Sorrento, bo jeszcze nigdy tu nie byliśmy, ale podobno jest przepiękne. Oh, wow. Taki balkonik na dworcu, okay. Nie? Dobra, zaczynamy z wiedzą. Ja widzę, że ty nie możesz wytrzymać, że już ci się pięknie podoba, nie? Ile tu jest kwiatów? Czytaliśmy, że to jest miasto kwiatów, no ale tutaj... Tak. Nie mamy konkretnego planu, ale wiemy, co chcemy tutaj zrobić. Mamy zamiar się gubić. Gubić się, iść na plażę, odkrywać piękne miejsca, spróbować limoncelli, likieru cytrynowego, spróbować lodów cytrynowych i coś jeszcze z cytryny, lemoniady. I wszystko to z cytryny. Tak jest, bo tutaj cytryny mają wyższą zawartość witaminy C. Oprócz cytryn na pewno jest tu pełno skuterów, palmy i góry. Klimat zupełnie inny niż w Neapolu, tylko taki wakacyjny już, odpoczynkowy, wypoczynkowy. Sorrento zaczyna się w sensie od strony Neapolu, wybrzeże. Tak, czyli to najbardziej takie to urodziwe wybrzeże właśnie. A tam pani na jednym z tych skuterków wiezie sobie psa. Normalnie takiego wielkiego labradora, nie jakiegoś małego Yorka, na skuterku. Mam najpiękniejszy widok do jedzenia bułeczki ever. A nie chciałeś, mówiłeś, że nie rób, na wynos. Zapamiętasz tę bułeczkę właśnie z tego wyjazdu. Najlepiej. Okej, okay, no to znowu. Najpierw nasza reakcja. Aż się zachłysnę tą bułką, tak jest ładnie. Ja też, chociaż jej nie jem. Boże, jedzenie, jak tu pięknie. To jest namalowane chyba. Jeszcze takie lody jest sobie włoskie. Zaraz. To za chwileczkę. Jezu, i góry, i woda. Okej, teraz wy. What? Tutaj też... O Jezu! Jezu! Nie! Rafał! Ładnie, nie? Pięknie! O mój Boże! Nie, no odjazd. I mój cytrynowy chłopak. Nie najgorzej, no. Ewentualnie może być. O, tu na lody. Pięknie. Jeszcze chcę wam pokazać wszystko z tego punktu w całej okazałości. Piękne uliczki włoskie. Pan tam sobie śpiewa i sprzedaje obrazy. Tutaj wszystkie wysepki. Piękne. Capri i tak dalej. A tam cały port, kajaczki, jachty, wszystko. Nie wspomnieliśmy jeszcze o jednym miejscu, które chcemy bardzo odwiedzić. Słuchajcie, przy tej lodziarni, kawiarni mieści się przepiękny ogród cytrynowy, do którego zaraz wejdziemy. To przy ogrodzie cytrynowym jest w ogóle dodatkowo ta kawiarnia i lodziarnia. No tak, w zasadzie to pewnie najpierw było ogród. Tutaj chyba będą mieli najlepszą lemoniadę i najlepsze lody cytrynowe. Tak? I one są produkowane prosto z tych cytryn właśnie. I tam widzę już tą cytrynę. Tutaj kupiliśmy lody, właściwie dopiero je dostaliśmy, a tutaj płacimy po drugiej stronie u pani. Wrócimy tu jeszcze. Ale pachnie nawet to mydełko cytrynowe. Z części kawiarnianej wychodzimy do ogrodu. Wstęp tutaj jest bezpłatny. Jest przepięknie i przezielono-żółto. Wszędzie rosną cytryny i powiem wam tak, zjeść lody cytrynowe w ogrodzie cytryn. I one są z tych cytryn właśnie. Taki czad. Tutaj sobie rosną na przykład. O,
mówiliśmy wam, że te lody cytrynowe mają większą zawartość witaminy C niż, znaczy nie lody cytrynowe, właśnie cytryny. Tutaj, niż w innych częściach kraju, globu, ziemi, nieważne. Ja myślę, że tak profilaktycznie trzeba, nie? Bo one są bardziej kwaśne, nie? Mm-hmm. Jakieś takie mocno kwaśne są strasznie. I napoje tu ogólnie i właśnie lody. Ja myślę, że mój tata by oszalał tutaj. Oszalał. Oszalał by. Cytrynowe lody i muszę jakoś rozgryźć to, jakim sposobem przywieźć do Polski taką porcję dla niego. W ogrodzie są też stoliczki, więc można sobie spokojnie przysiąść i zjeść lody w takim pięknym miejscu. To jest piękne, naprawdę. Mm-hmm. A lody są przepyszne. Mm-hmm. To jeszcze takie kraftowe, wszystko tutaj robione stąd. No robione po prostu. To jest taka zieloniutka cytrynka. Nie, nie mam tak. Super, naprawdę. No to jak będziecie w Sorrento, to zdecydowanie polecamy odwiedzić to miejsce. Ja jeszcze nie wiem, jak tam być, bo tutaj nie można. Mhm. Może to po prostu jest taki mały ogród. No. Może częściowo jest dostępny. Tak. Zaraz się dowiemy. Cytryny są. To zapraszam was jeszcze na szybki spacer po ogrodzie cytryn. Ada też zaprasza. Tutaj są takie przepiękne stoliczki. Strefa ciszy, spokoju i oglądanie, jak rosną cytryny, jak się komuś na przykład nudzi w domu, to tutaj ma pełno takich cytryn. Tutaj strefa jedzeniowa, taka typowo, a tutaj takie przejście malownicze do zdjęć. No dobra, czyli tutaj jest lodziarnia i lemoniadziarnia, a tutaj jest cała produkcja tajemna tych wszystkich cytryn. Tutaj wyciskają, robią od razu butelkowanie, cała aparatura tu. Degustacji ciąg dalszy. Chcemy spróbować limoncello, czyli to jest taki likier z cytryn. I chyba się skusimy na cytrynową granitę, czyli taki zimny napój, taki shake, sorbet, powiedziała. Jak tutaj pięknie pachnie tymi cytrynami, jest taki zapach różnych przetworów cytryny, ale nie taki sztuczny, taki naturalny, bardzo intensywny, pięknie pachnie. Okazało się, że możemy spróbować sobie tutaj limoncello, czyli tego likieru, bezpłatnie. Takie próbeczki dostaliśmy, zaraz będziemy nagrywać. A to jest nasza granita. W środku zrobiło się bardzo tłoczno, więc wracamy do ogrodu. No przykro mi nie jest z tego powodu w ogóle, bo to jest wspaniale i naprawdę trudno się rozstać z tym miejscem. No i ten zapach i tak, taka natura prawdziwa, pięknie. Ty jesteś taki limoncello dzisiaj. Tak, ja jestem cytryniarzem. Cytryniarzu, degustuj. Cytryniarzu. Ale co pierwsze, najpierw likier, dobrze. Limoncello. To ja również, uwaga. Ej no! Kwaśne minki, zjadamy cytrynki. I czuć mocny alkohol, i czuć bardzo mocną cytrynę. Ulala. Nie wiem co bardziej, chyba cytrynę jednak. No to naprawdę na zdrówko. Order uśmiechu, czy nie? Dlatego pani najpierw daje próbki. Tak. Bardzo mocna alkoholowa. Taka bardzo kwaśna cytrynówka. Mhm. Lubelska. Chyba to bezalkoholowa. Tak, wybiera. Chyba tak. Teraz test granity, tutaj równie wcześniej z Instagramem. Konsystencja tej granity jest dziwna, bo to jest jakby połączenie loda z piciem. Ale aha, łyżka wchodzi i stoi. Jedna osoba może jeść, druga pić. Na zdrowie! Oż, od razu jesteś zdrowszy po tej cytrynie. Patrz, jak działa. Demona ze mnie wypędzi. Dawaj, mi zaraz telefon z ręki wypadnie. Dobra, test. Uwaga. O! Również? Nie umiem opisać tego smaku. Mega kwaśny, mega słodki lód, który się pije. Takiego czegoś jeszcze nie próbowałem. Co ty ten likier znowu? Co ty? Granitę spróbuj.
No zaraz chcę chyba dopić. Ty jeszcze masz? Nie, no ja mam. Zostawmy na później. Później zabawa, tak? Alkoholowa. A teraz granita. Powiedz mi, czy to jest w ogóle dobre. Zmieszam nieco. Strasznie dziwny to jest smak. Oj, teraz poczułam. Co powiesz? Właśnie, jakby ktoś zblendował cytrynę i zamroził i się właśnie... Ale słodkie też. To, co było zamrożone. I z cukrem tą cytrynę jeszcze. Szału nie ma. Nie jest dla mnie mocno słodkie, tylko bardziej takie... jakby cytrusowo słodkie. Nie wiem, no nie liśćmi, ale z jakąś inną rośliną jeszcze to było. Jest no takie tak. Roślinne. Taka cytryna, nie taka sztuczna, tylko taka roślinna. No tak. Jakaś taka. Ale tak, no nie wiem, dziwny smak. Jak już się przyzwyczaiłam. Na pewno bardziej mi smakuje niż limon. A dla mnie bardzo słodkie znowu, ja tak mam wrażenie. Jakby ktoś osłodził szejka cytrynowego. Warto spróbować, ale nie brałbym codziennie. Nie mogę cię przekonać. Odkrycie. No odkrycie, bo to pod spodem jest taki napój słodki, a tutaj je się jak loda to. Jest smaczniejsze? Mhm. Mniej kwaśne, bardziej... No tak. Dotarliśmy do centrum miasta. I nagle tutaj takie flagi. W prawo. A tutaj, zobaczcie. Coś pięknego. I jak wysoko. Wow. Niesamowite. Chyba fajnie, nie? I bardzo gorąco i pięknie. Zapraszam na Instagrama, to wszystko relacjonuję na bieżąco. Wiecie co, chyba na razie po prostu nie będę gadał, tylko będziecie z nami spacerować i obejrzymy, jak tu jest pięknie, tak jakbyście po prostu z nami tutaj sobie chodzili. I posłuchamy po prostu dźwięków miasta. No właśnie, zabiorę was trochę tylko z ulicy, żeby was nic nie przejechało. Pełno turystów z każdej strony. No i jest przepięknie, ciasne uliczki tam jakieś się zaczynają, też piękne. Tak, jest pięknie. No. Prawie wam na nos skoczyła, tak blisko skoczyła. A tam są takie prania włoskie i wszystko. No serio? Teraz? Święty Mikołaj? Aj, Grażyna. Tutaj takie uliczki, ona o Świętym Mikołaju gada. Jak to surowe. Tam idziemy? Na tą uliczkę? Czy tam w dół? Tam. Jeszcze nie wiem gdzie. Tę. Nie wiem, ja chcę nad wodę. To a tam. A później się poszpędzać jeszcze trochę. Ale to chodź tędy nad wodę, dobra. Nie. A my tutaj jakieś... Wow. No takie bazarki to ja rozumiem. I dalej takie balkoniki. Cały czas przechadzamy się bazarkiem. Mydełka pięknie pachnie. Mydełka? Tak, cytrynowe też. A to jest czekolada z chili. Tej czekolady też jest dużo z cytryną. Fajnie, na pewno musi być dobra. Sexy pasta, to coś dla mnie. Yeah. Keep calm and drink limon. A, siamo d'acqua. Włoskie buty, włoskie torebki, walizki. No to tutaj, po tej stronie, po tej bardziej tak warzywno, owocowo. Owo, złoto, szukno. Może byśmy jakieś... Wow. Może byśmy jakieś owoce sobie pojedli w ogóle, tak w drodze. Zaczułam się. Może ona kuje. Nie mają kolce? Nie wiem. Ta ma. I oprócz tego głównego placyku są jeszcze takie odnogi wszędzie, piękne, restauracyjne. Wiesz co w ogóle, Ada? Następnym razem jakbym się wybierał gdzieś tutaj, motocyklem na przykład, to fajnie by było właśnie nocować sobie w takim mniejszym trochę mieście, nie w Neapolu, tylko w jakimś może Sorrento, może w czymś. A to jest dobra baza w Apollo. Nie mam takiej. Nie musisz mieć chyba. Ale mogę. Wszystko możesz. Pomiędzy ludźmi lawiruje. Tą pachę tak podnosisz. Conceptually, I like those, but the shape wasn't really me. Jeszcze cytryniarz nie tańczył w mieście cytryn. Iść za nim, czy w przeciwnym kierunku uciekać? O, pięknie. Ale tu jest uroczo. Czekolada? Czekolada. Wszędzie czekolada. Z tej uliczki przyszliśmy. Tutaj uliczka prowadzi na... Co się dzieje? Ale to są takie fajne rzeczy. Taka wózeczka, takie kompletne. Będziesz wyglądać jak cytryna.
kombinezon. Jeszcze ktoś cię wyciśnie. I kto to mówi? No dobra. Bo Włosi wyciskają cytryny. Do ostatniego, wiesz, soku. Tak cię wycisną z kasy, jak tu zamówisz 10 pizz. Jak kupię ten kombinezon. No właśnie, a tamta droga prowadzi na plażę. Tak, tu ciągnie się dalej ta urodziwa, piękna uliczka. Tutaj. Tak, wielki, przepiękny kościół. No dobrze, ale już idźmy na plażę, bo inaczej nie zdążymy tego wszystkiego zobaczyć, no. A trzeba się wykąpać. Trzeba. Przenieśliśmy się do krainy kaktusów. Taka malutka. Mała Ada. Wielkie kaktusy i palmy. Przy wejściu na plażę jeszcze oznaczenie, jakby jeszcze ktoś nie wiedział, to jest Sorrento. I wchodzimy. Większość plaż podobno jest tu w ogóle płatna i zarezerwowana dla hoteli. Nie, płatna nie. Dostęp. No prywatna, o to mi chodzi. No taka, że jak wchodzisz do hotelu, to dopiero masz plażę. A tutaj jest taki ogólnootwarty park palm. Co za widok. Z pięknym widokiem. Tak, to jest bardzo duży balkon. Na bardzo dużo kawy, jak ktoś lubi. Albo herbatki. Aha. I lodów oczywiście. I granity. I granity, tak. No ale widok jest wart tego. Pięknie, naprawdę. Wow. O, jest jakieś zejście. No to jest zejście na marinę. Czad, naprawdę, zobaczcie. Przepięknie. Aha, a tam są plaże. Znaczy nie plaże, tylko w sumie takie miejsca, gdzie ludzie się opalają, wypoczywają na kamieniach tutaj i pływają sobie tu. Ja cię kręcę, ale pięknie. No i dziocha się popłakała. No jest przepięknie, no ale zobaczcie, jak tu nie płakać. Słyszę, skoro widzę ten tłok, ludzie pływają. W ogóle. No jest tłok, ale no. Ale jaki to jest obłęd. Ale no co. Ale czemu nikt nie gwizdza? Halo, oni są za bujkami. No właśnie, u nas by już gwizdali. My byśmy gwizdali. Sami zaraz tam popłyniemy. Matko, no jak to jest pięknie. Pani sobie właśnie. O mój Boże! Co? Podpływa przed tym. Aha. Pod korytarzykiem takim. No nie, naprawdę. Słuch mi brakuje, przepraszam, ale to już nie jest nieziemne. Jeszcze są takie deski do opalania tam. Ale leżą sobie na wodzie. Ważne, nie? To jest pięknie. I kamienie widać wszystkie, taka przezroczysta woda. Pływa. No to chodź szybko. Nie mogę się doczekać. Ja się tu przytulam do barierki. No dobra. Ewentualnie, skoro już może być, to tutaj wejdziemy sobie popływać. Tak? Czy nie podoba ci się, jakiej jakości jest ten hotel? Nie jest to Ozorkowski zalew. No, ale no trudno, no. Niech będzie, no. No dobra, jakby ktoś pytał, czy warto iść na wyjechać do Sorrento, sobie zobaczyć to Sorrento, to czy warto, Ada, w ogóle? No. Jak wam się nudzi? Jak widzicie, bardzo. Tak? No jak wam się bardzo nudzi, już nie macie co robić kompletnie, wszystko już zwiedziliście, to można. Jaka mewa? No poleciała. A, taka latająca mewa. Taka właśnie. I tak zejście do plaży jest takimi stromymi dość schodami pięknymi, murowanymi, wielkimi. Tak, takim zygzakiem schodem. Chodzimy właśnie po takiej skale. No tak. O, nasz prom podpłynął. Tak. Gdzie, a gdzie płyniemy? Na karpie. Najbardziej wychodzimy do stanu policji. No tak, tak, wiadomo. Nie wiem, czy już wam gadać, czy już nie gadać. No jest przepięknie. Nawet nie wiem, czy trzeba to komentować. Po prostu sami widzicie, jak to wygląda. Luksusowe jakieś promy, które płyną na Capri. Ludzie się smażą. No jest super. A zejście robi się coraz bardziej strome. Zejście to zejście, później tu będziemy wchodzić. Widoki coraz piękniejsze. No trudno, no jakoś przeżyję, jak będziemy tu wchodzić. W ogóle ja bym tu został, naprawdę. Najchętniej bym tu został. Ten korytarz robi się coraz bardziej mroczny, bo tu jest tak pięknie. A wchodzimy do jakichś katakumb. Znowu będą jakieś nietoperze, jak w amfiteatrze, w Pompejach. Są też jakieś groty ogromne. Spójrz teraz w górę, gdzie byliśmy wcześniej. Tam. Te strefy z leżaczkami, które widzicie, są płatne, ale są też takie odcinki, małe plaży, na których można się rozłożyć normalnie. Proszę nam bardzo, ale mi to w ogóle nie przeszkadza w tym momencie. Tak.
Ale piesek nie kupi. Szybka metamorfoza plażowa. Jesteśmy już gotowi, teraz wchodzimy do wody. No to co, Ada? Wbijasz do wody? Wiesz co ci powiem? Trzeba było nie napychać się tymi pizzami. Nie przemyślałem tego, że będziemy na plażę wychodzić. Ja miałam na uwadze i dopiero myślę o spaghetti czy makaronie, które zjemy. Aha. Ale te, co zjedliśmy wczoraj i przedwczoraj, to też, wiesz, wypchały. Było, minęło. No to płyń. Syreno w lazurowe wody. No Adrianno, jak wrażenia? Tak się szczerzyłam, że aż mi usta z pierzchu od tej słonej wody tyle mi wleciało. Ale fajnie? Ale się tak cudownie i tam są skały. I da się na nie wejść, są ślizgłe takie. Właśnie tak mówiłem, że jakbyśmy nie mieli sprzętu, wiesz, wszystkiego aparatu i tak dalej, to byśmy tam sobie usiedli na klifie. No, ale to było warto, naprawdę. No, a przezroczysta woda widać tak, skały? Zobaczyć, aha. Bo z góry było widać wszystko, nie? Wszystkie skały i tak dalej. Nie nagrywałam, może coś widać. A jeżowce? Nie widziałam. Aha. Znaczy nie widziałam. Nie patrzyłam, tylko nie widziałam. Nie wbiło się. Nic. Nie. No to teraz zamiana. Ciekawe, zaraz moje wrażenie, czy ta woda jest ciepła. Czy jest dobra? Spróbuj. Jest super. Ekstra. Ale pierwsze wrażenie, wejdziesz bez problemu. Ciepło jest, chodź. Niechętnie zbieramy się z plaży, ale przez kolor piasku mam wrażenie cały czas, jakbym miała się ubrudzić, nie? Jakoś taki zupełnie inaczej. No właśnie, że o, ten ręcznik cały brudny, a on nie jest brudny, tylko jest po prostu w piasku. I piasek jest taki bardzo ciemny, nie, no po prostu. Kolejne niezwykłe przeżycie za nami. Osobiście muszę powiedzieć, że nie kąpałem się jeszcze z takim widokiem na klify, statki, wszystko i... Osobiście ja również. Masakra. Prawda. Tak nam się spodobało, że może jutro też gdzieś na jakąś plażę byśmy tak, wyskoczyli. Tak. Ja się jeszcze gdzieś chcę tutaj wykąpać. A teraz wykąpać. Będziemy testować kulinarnie Sorrento, bo wiem, że jest przepięknie, wypoczynkowo, że pełno ludzi odpoczywa, piękne kobiety, piękni panowie umieszczeni, ale czy jedzenie jest dobre, to trzeba sprawdzić. A już za chwilę dowiemy się, czy mój żarcik z windą nie był przypadkiem trafiony. Czyżby była winda? Jest winda, ale chyba płatna, bo tam jest... A my mamy cash? No. Tak, można wjechać. A, to my się przyjdziemy. Wolę to wydać na pizzę. Tak, zdecydowanie. My wszystko przeliczamy tutaj. Czy warto wydać? Przeliczamy, ile pizzy byśmy za to zjedli. To w ogóle cała plaża, całe tu wybrzeże jest prywatne. Tak, tak naprawdę... Każda część to jest jakiś albo bar, albo restauracja, albo całe takie właśnie ośrodki wypoczynkowe z restauracją małym. No z tego, co widzieliśmy, to tylko ten skrawek taki jest ogólnodostępny, na którym byśmy, on jest naprawdę malutki. Wszędzie prywatne skrawki, w których opłaca się wejść. Nie wiemy jak dalej w innych miejscach, no ale... I Jezu, pora lotnia, tam ktoś sobie leci nad wodą, jak pięknie. A to jest chyba Capri, nie? Ta wielka tak, na wyspa. Tak.
To jest nawet prywatny taras widokowy, tylko dla mew. A, no tak. No, te mewy tutaj też mają fajny widok. Przyleciały tu specjalnie na podziwianie. Jakbym była mewą, też bym tu przyleciała. W sumie też tu przyleciała. No właśnie. A nie jesteś mewą. Może jestem. Może tak. Pokażemy wam dokładnie, gdzie się kąpaliśmy. To była nasza plaża. I tutaj sobie płynęliśmy mniej więcej do boi, która ta właśnie siadała na skalę. Także tak to wygląda z góry, nasze kąpielisko dzisiejsze. Tak, z takimi widokami właśnie. No chodź, już nie strzesz się, trzeba coś zjeść. To jest jakiś hotel, ale jego ogród spokojnie mógłby być jakimś ogrodem botanicznym, coś w tym stylu. Jest tyle ciekawych roślin, tam chyba w ogóle granat rośnie, tutaj pełno palm, kaktusów i wszystko jest tak okazałe i przepiękne. Zapatrzyłam się na kota, a tu takie widoki, jakiś wielki klif, na górze jest domek, teraz go nie widać. Ale mój poziom zachwytu sięga zenitu. I jest to spacer z przystankami, no bo podziwiamy. Po prostu, no nie wiem, ja nie wiem, nie da się tego opisać, naprawdę. Co tu w ogóle mówić? Trochę duże. Trochę duże, no. Całkiem spore. Nie czaję tego, matko, ile warstw różnych. Niesamowite. Mówiłam, że się zatrzymujemy. Teraz nawet sobie przysiedliśmy na krawężniku. I w milczeniu podziwiamy, więc możecie dołączyć. Warto było zejść na dół jeszcze raz. Tak się zgubić i odnaleźć nad morzem. Chciałabym nie kombatać z nimi No niech mi ktoś powie, że to nie jest niesamowite. Powiedz mi, że to nie jest niesamowite. Te kawiarnie w ogóle tutaj. Akurat teraz jesteśmy w takiej strefie trochę droższej, można powiedzieć, bo ceny w tych wszystkich barach, restauracjach no nie są takie jak w Napolu, tylko duże. Przejdziemy kawałek i zapłacimy 15 euro taniej. No bo to jest marina jednak, tutaj port jachtowy, także dla bogatych. I z mariny przechodzi się do Krainy Baśni. Takie piękne uliczki. Nie, po prostu poza skałą. Stwierdziliśmy, że te dzikie koty tutaj mają takie inne spojrzenie, jakieś takie tygrysie. Jest ich mnóstwo. Tutaj drugi tyłek czarny. Ale co chwilę spotykam jakiegoś kota, to tu jest bardzo dużo. Tutaj się ukrywa jeden drapieżny. Ale ten to taki wygląda na słodziaka takiego. Jednak. Santa nam przygrywa, a my zaraz napijemy się prawdziwej kotlika z automatu. Ty co?
Zobaczymy zaraz kawę za 60 centów. Espresso lungo. Resztę, resztę. Łapła. Attendere prego. Wow. Pyszna kawka. No przyznam, że kawa pachnie bardzo fajnie, aromatycznie. Czekam jeszcze na Rafała, bo kupuję właśnie sobie sok w sklepie samoobsługowym. W sumie są tutaj po prostu automaty same, ale wyposażone intensywnie. Co? Nie słyszę. A co mam na kapeluszu? Co mam na kapeluszu? Pusty łeb. No ej, ale spadło, nie? No miałam. Kapie coś z dachu. Czarne miałam, widzę, że kapie. A ja mam napój 0, ale nie 0. W ogóle dziwne, bo jest napisane 0, a ma 4 gramy cukru. Chociaż to i tak jest mało. I San Benedicto, owoce leśne jakieś. Ja mam espresso lungo. Chyba. I tak jak nam Charlotte napisała, to też jestem nieco, znaczy nie rozczarowana, bo wiedziałam, że tutaj się kawę pije w innych rozmiarach. Chociaż na latte, no to jest większe, czy cappuccino. Ale je taką mocną, fajną kawę wypiłabym takie 3, no tak, tak żeby chociaż 250 ml było. No najwyżej jeszcze gdzieś sobie weźmiemy. Tutaj no spoko, 4 kawy to jest jedna nasza. Ale jest taka mocna, no jest intensywna. I smak zupełnie inny. No. Powiedziałem owoce leśne, ale po prostu inaczej. A owoce leśne tutaj dla nich to jest najwyraźniej truskawka, malina i winogrono. Okej. Okay. Był taki miks. Lecimy zaraz w końcu na coś do jedzonka, bo na razie to spacerowaliśmy tak, cały czas. Szukamy czegoś w jakiejś fajnej cenie też jeszcze, żeby nie wydawać tak, tego bez sensu. Już teraz mamy temat. No i mi pozazdrościł, proszę bardzo. Każdy ma taki świat, jaką kawę pije. Także Rafał też zaraz zmieni swój świat. Żeby nie było, no podzieliłam się. Tam wiele do dzielenia nie było. Co jest największe? Latte macchiato? Możliwe. No według rysunków tak, znaczy zdjęć. No to latte macchiato. Dobra. Apeluję o wprowadzenie sklepów z tymi automatami u nas. Bo kawa jest naprawdę super. Bardzo dobrze. Nie, no to już się staje nudne po prostu i męczące. Tak ciągle się obracać, oglądać tak wszystko. Nie, to już po prostu jest przegięcie. Właśnie, ja już mam dosyć. Kurczę, nuda, nie? Restauracje, naprawdę. Dobra, pizza, coś złego. Jeśli myśleliście, że gorzej być nie może, to wyobraźcie sobie, że będziemy musieli jeszcze nosić ze sobą pudełka pizzy. I dzisiaj uraczy nas bar Venerso. No, teraz to możemy iść. No właśnie chciałam powiedzieć, że teraz to królowie życia po prostu. Pizza, ja mam tak jeszcze włoskie piwo. Idziemy najbardziej malowniczą uliczką ze skałami przed nami, także... I pachniemy pizzą. Nie możemy chyba narzekać. Nie, nie. Nic z natury Polaka mi w tej chwili nie pozostaje. No, nie wiem na co dorzekać, nie wiem. Chyba, że czas tak szybko leci. Zresztą chodźcie z nami na ten spacer jeszcze, po prostu obłęd. Pizzą się podzielimy jakoś. Idziemy tędy? Czy tędy? Nie wiem. Tym się jedynie stresuję. Który widok jest ładniejszy? Nie, no po prostu jest bajecznie, naprawdę, przewspaniale. Ja cię jeszcze uchwycę, ale idzie dumnie. Całym środkiem tutaj. Patrz, dziewczyny oglądają. Z taką pizzę niesiesz jeszcze? A kurde. Nie przeszłabym obojętnie. Myślicie, że to jest odpowiednie miejsce, żeby sobie przysiąść z pizzą? Zapraszam. Myślę, że nie najgorzej. Indosso trescher perché mi piace. Nie noście pizzy bokiem, ja nosiłem i się trochę rozjechała. O, masz piękny kat z kosem, kochanie. I z pizzą teraz. Dobra, i tak jest pyszne, przecież to jest tylko wygląd. Nie liczy się wygląd, tylko wnętrze. Tak mówi każdy Włoch, jedząc pizzę i Rafał. Też jedząc pizzę. To jest maksymalny poziom szczęścia Adrianny już. Nawet przy tym śmietniku. Jak się mówi po włosku super? Super! Ważne, żeby... Brawa, brawa, super! Nie no, ale fajnie jest? Cieszysz się? Chyba tak.
Chwila, bo my nie zdążymy nagrać, że mamy też marinarę. Zjedliśmy margaritę. Teraz marinarę to pierwszy raz właściwie tutaj zjedliśmy we Włoszech i tak na zmianę jemy, bo są tak dobre. Wolimy raczej margaritę i tak standardowo, szczególnie, że to jest taka z mozzarellą fajna. Ale to też jest spoko. No teraz to ja mam siłę podziwiać dalej przynajmniej. A jeszcze tak dodam, bo my zjedliśmy po jednej pizzy, w sensie zjedliśmy dwie różne na pół. Zupełnie inne ciasto, zupełnie inny smak i właśnie też zupełnie inne odczucia. Bo często po takiej typowej pizzy u nas się czujemy dosyć ociężale. Znaczy to też zacznijmy od tego, że chodzi o ilość, którą spożywamy bez ograniczeń. No właśnie. A tutaj są takie porcje akurat, żeby jeszcze tak. I czuję się najedzona, ale tak lekko, tak naprawdę przyjemnie, no inaczej. I nie zostaje nic na zębach po tych pizzach. To też sprawdzone. Już nie gadamy głupot, wczujmy się wszyscy w klimat tego miejsca. Zastanawiałam się przed chwilą, czy to są prawdziwe psy, czy jakieś maskotki, a to są rzeźby z piasku. Wow! Pani taka zdolna. Wróciliśmy na główny plac. Wieczorem wygląda nieco inaczej. To tutaj staliśmy na tym moście z widokiem na nasze spojrzenie na wybrzeże. Tym razem nocą wszystko. Tak jest. Wieczorem zupełnie jeszcze inny klimat. Nie, jest przecudownie. Aha, tu można po schodach zejść nawet. Wow. Do restauracji co dzisiaj podamy? Whiskas? Rybkę może jakąś. Może rybkę jakąś pyszną, złowioną. Już to jest przegięcie już, ludzie. Bez przesady, co? Szefa wygląda jak z Titanica. A teraz zerkamy w dół. Czy my tutaj pływaliśmy? Nie. Nie było tych leżaczków. Tutaj. Gdzieś. Tu? Nie, tu, czekaj. Tu chyba. Tam? Nie, dokładnie tu przecież. Tu. Tu, tu, tu. Tu? Tu pomiędzy, tak. Taki szeroki był ten pas? Tak. A może? No. Może i tak. A tutaj była marina, którą wam pokazałem. Tak, w ogóle przeszliśmy sporo miasta. I cały czas na pieszo. Byliśmy na pieszo. Cały czas pieszo szliśmy. To jest to miejsce, w którym legalnie można zdjąć klapki i nie ma co nawet wstawać. Bo myślę, o tych klapkach. Tak, bo jest taki widok, że nie warto wstawać, tylko sobie siedzieć. Przydałaby się pizza. Znowu. I czwarta. Spójrzcie na nas, przytula się tu moja piękna dziewczyna. Czy da się to zepsuć? Oczywiście, że się da. Wydawałoby się, że takich kadrów się nie da zepsuć, że to jest pięknie i tak dalej, ale można tak zrobić. Wielka stopa zasłaniała. Zasłaniająca cały widok. Tutaj obok jest kościół i właśnie sprawdzam, czy można wejść na dziedziniec, bo z zewnątrz tak nas tutaj taki widoczek. O kurczę. Ja już nie gadam, bo tu znowu nie ma słów, żeby coś takiego opisać. I byśmy ominęli, jakbyśmy nie zajrzeli. Nie wiem, dziedziniec. Nie, ale jest ładne. Jest piękne. I tutaj takich zaprosić znajomych, piwerka, wiesz, grill, wszystko. Tak, tak, od razu. To teraz degustacja naszła. Tu chyba nie ma nic prócz cytryn. Nie, może trochę wody, może bym się bardziej skrzywiła. Ale jest orzeźwiająca. Spróbuj, jakie słodziutkie. Mi smakuje. No ale w sumie czego się spodziewać, jak to są cytryny po prostu. Tylko wyciśnięty sok. No. Orzeźwienie, poziom master. Kończymy naszą przygodę z Sorrento. O, i lecimy do Neapolu. A ja przyszłam. To pa. Spróbuj tutaj. O, jesteś okej. 21:07 Napoli, to za 6 minut jedziemy.